Sportowcom kibicuje sponsor programu. Marka Polkontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów, ulica Jana Skolna 2A w Zielonej Górze. Niewątpliwy duży sukces. Sami widzieliście, ile wysiłku to kosztowało, też oczywiście szczęścia, bo to w pucharach jest niestety nieodzowne. Grasz z przeciwnikiem o wyższej jakości, musisz mieć naprawdę dzisiaj takiego Wojtka, jak mieliśmy w bramce, który wykonał też kapitalną robotę. Natomiast no, trzeba oddać zespołowi, że też mieliśmy swoje sytuacje przy 1-0. Dużo pracy włożyliśmy w obronę i tak naprawdę od drugiej części tego meczu uważam, że grając już troszeczkę niżej, na za wiele nie pozwalaliśmy. Był taki szalony moment, gdzie w pierwszej części drugiej połowy przeciwnik miał tam 2-3 takie super sytuacje, oczywiście rzut karny, ale tego potrzebujesz w pucharach. No i dzisiaj ten sen się spełnił, jesteśmy niezwykle szczęśliwi. Trochę to szczęście też było dzisiaj, przeciwnie do ubiegłego roku i do meczu z Wigrami chociażby, prawda? Może życie trochę też oddało, prawda? To też się cieszmy, ale myślę, że mimo wszystko w tym roku skala była trudniejsza aniżeli w ubiegłym roku. Tak, takie mam odczucie z boiska, tym bardziej się cieszymy, że to się po prostu udało. Ostatnie pytanie, czerwona kartka dla Michała Janoty. Co się tutaj stało? Myślę, że no, nerwy, no, nie, się Michałowi też nie dziwię, no puściły nerwy Michałowi, tak, no bo to wiadomo, że to już końcówka meczu, gonisz wynik, no takie rzeczy się zdarzają. To jest wesoły dzień dla Zielonej Góry, takiej ubogiej piłkarsko, taki wielki, wielki dzień. Dlaczego ubogiej piłkarsko? Dzisiaj nie jest... Budującej się. Nie, dokładnie, idźmy tą drogą. Cieszmy się, naprawdę ci chłopcy dają tyle radości. Myślę teraz, mam nadzieję, że ta społeczność, która się tutaj rodzi, że pójdzie to po prostu, bo klub, widzę jak ludzie w klubie się starają, jak to idzie do przodu i ja jestem zbudowany. Myślę, że ciekawa przyszłość przed Lechią, tak uważam. To jest tylko jeden mecz, mówił niespełna 2 tygodnie temu Sebastian Górski i miał rację. No tak, no bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Sprawiamy małą niespodziankę w Pucharze Polski. No i cieszymy się dzisiaj na pewno. Sebastian, jak leciałeś na tę bramkę tutaj, po chwili zdobyłeś gola, to miałem wrażenie takie, że słyszysz słowa z audycji trenera Andrzeja Sawickiego, który mówi: strzelaj, Sebastian, strzelaj. Tak, dokładnie, ale już miałem zaprogramowane po dostaniu piłki od Przemka dosłownie, że zrobię chyba w końcu wyjątek i nie wrzucę, tylko uderzę. Zamknąłem oczy, uderzyłem, wpadło. Bardzo się cieszę, jest to taka moja, można powiedzieć, premierowa bramka tutaj w Zielonej Górze. Nigdy w życiu takie bramki jeszcze nie strzeliłem na wagę przejścia w takiej rundzie Pucharu Polski. Bardzo się cieszę. A cały mecz jak byś ocenił? No, wydaje mi się, że Bielsko miało na pewno przewagę. W drugiej połowie mogli nas już zamknąć, mieli bardzo dużo dogodnych sytuacji. No, aczkolwiek tak jak się mówi, niewykorzystane sytuacje się mszczą, także cieszymy się bardzo, że udało nam się przejść i czekamy teraz na losowanie. Z siłami to tak naprawdę już w drugiej połowie ciężko było, tylko że no chyba ta głowa i charakter i ranga meczu i w ogóle taka właśnie, no jakby tak to też w szatni było powiedziane, że taki mecz jest raz na rok i to też jeszcze niełatwo taki mecz, także no jakoś może ta głowa podziałała i chyba wyciągnęliśmy wnioski z tamtego roku, jak Arka Gdynia przyjechała. W rzucie karnym to był, że no tak właśnie. Powiem, od razu wiedziałeś, w który róg będziesz chciał iść, czy czekałeś jednak do końca na strzał? Absolutnie. Nie, bym powiedział, że miałem dobry dzień i nie było jakiegoś tam, że ja tam wcześniej miałem się rzucić czy coś, tylko wybrałem tam, tamten ruch i się udało. A Podbeskidzie jako twój były klub, to też gdzieś tam w serduchu goręcej było, że grałeś przeciwko drużynie, w której sam występowałeś w przeszłości? Na początku było to dla mnie takie dziwne zrządzenie losu, bo to moja taka była drużyna i trafiliśmy akurat na nią. Ale potem, jakby to powiedzieć, może nie tyle co ochłonąłem, ale stonowałem, bo były po drodze inne mecze i także ranga spotkania, miejsce, jakie tam też, w jakim miejscu by jesteśmy, także no nie trzeba było się specjalnie motywować, bo już sam mecz taki był już motywatorem, także nie trzeba było tam nic jeszcze bardziej się, jakby to powiedzieć, nakręcać. Miałeś jeszcze tak w pamięci gdzieś w głowie ten ubiegłoroczny mecz z Arką Gdynia, gdzieś w tych decydujących momentach, kurczę, żeby tu nam nic nie wpadło w decydujących sekundach, bo się wściekniemy chyba wszyscy. Kurczę, no nie wiem, ciężko porównać ten mecz z tamtym. No fajnie, że właśnie nie daliśmy sobie strzelić tej bramki, przede wszystkim no, wyrównującej, no. Że tak powiem, postęp taki, że strzeliśmy tym razem 2 bramki, to jeszcze które dały nam zwycięstwo, a nie tak jak było wcześniej, że nie mogliśmy strzelić. Mieliśmy też dużo sytuacji, ale no, niewykorzystane sytuacje się wtedy zemściły, a teraz, no jakby to nie patrzeć, to co mieliśmy, strzeliliśmy. No co teraz, chyba czas na kogoś z ekstraklasy? No ale my gramy teraz na weekend ze Ślęzą, bardziej to mnie interesuje i chyba resztę drużyny.